Witaj, Lenko. Ostatnio przeglądałam album ze zdjęciami. Na jednym z nich byłaś ty z ukochaną przyjaciółką Julią. Bawiłyście się lalkami. Twoja minka wskazywała radość i zadowolenie. Opatrywałaś ranem na nodze porcelanowej zabawki. Przepięknie wyglądałaś w białym fartuszku i zawieszonym na szyi stetoskopem. Pomyślałam wówczas, co teraz robisz? Wczoraj kupiłam czasopismo Płomyk. Na jednej ze stron znajdował się artykuł pod tytułem Niezwykła lekarka. Przyjrzałam się bliżej zamieszczonej w nim fotografii i o nim miałam ze zdumienia. To byłaś ty. Poznałam cię po tych pięknych blond włosach, które nadal dodają ci uroku. Stałaś przy małym domku, pokrytym trzciną. Otaczały cię murzyńskie dzieci. Wyjechałaś na misję? Spełniło się twoje marzenie? Zapartym tchem chłonęłam treść artykułu. Dowiedziałam się z niego, że wyjechałaś z Polski, aby pomagać dzieciom w Afryce. Nie bałaś się chorób i grożącego niebezpieczeństwa, które stwarza odmienna flora i fauna. Twoja wypowiedź świadczyła o tym, że jesteś osobą spełnioną. Byłam pod ogromnym wrażeniem opowieści o uratowaniu małego chłopca z pożaru. Dom płonął, a ty wybiegłaś do środka i wyniosłaś niemowlaka. Jesteś wspaniała, masz ogromne serduszko. Podziwiam cię za wszystko. Cieszę się, Lenko, że udało ci się zrealizować życiowe plany. Mam nadzieję, że wrócisz do Polski i będę mogła zobaczyć się z tobą. Pozdrawiam serdecznie, Lena.